Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter-Strike 1.6. Jesteśmy, jak żeby inaczej, na serwerze 4maps. Pijemy, rozrabiamy oczywiście. To jest chyba standard tutaj. Oczywiście ostrzegam, że będę dzisiaj bardzo kiepsko grał. Powód prosty. Jakoś ostatnio nie mam chęci do grania na tym serwerze. Jest mi ciężko. No i druga czysta. Wchodzę tu z ogromną niechęcią, że to tak. Aby tylko coś nagrać i zrobić swoje GT. Bonfight. Co tu się dzieje? Ile musiałem zamienić na pasem. Jeżeli w trakcie będziecie słyszeli Messenger, to bardzo przepraszam, ale no muszę przeprowadzić kilka rozmów. Uciekniemy tam gdzieś ciszy, bo troszkę ten hałas mi wadzi. O, schowałem się za skrzykami, bardzo inteligentnie, bardzo, bardzo kulturalnie. I my jak sobie latamy po mapce na specu. Zachowuje się trochę jak głupio, ale no cóż, czasem nie zawsze można być poważnym, tak? Liczę na jakieś kurcze fajną ciekawostkę, a tu nic. O nie, jednak coś jest. O, ciekawostka z mapy Dedas 2. Dosyć słaba ciekawostka, każdy o niej wie. Gdzie paka została podłożona? Paka jest na A. Gdzie jest pan podejrzany? Na CT. Gdzie jest tutaj? Biegnie. Kogo ma na linii? Tam, na longu. Leci w wiatr. Grał i został sam. Czy uda mu się rozbroić pakę? Oczywiście, że mu się uda. Co więcej mówić? Planuję, kurczę, nagrywać lekką serię fabularną. Nie jestem pewien jeszcze z jakiej gry. Może z GTA San Andreas. Jednak nie taką na 100% i bez żadnych cięć. Bym grał tak, wiecie. Tak normalnie, na żywioł, tak? Bez żadnych cięć, bez wygłupiania się. Po prostu na żywioł. Paka górna. Counter Strike 1, przepraszam, GTA San Andreas, Vice City, bądź kurczę, nie. Przepraszam się, ale troszkę się skupię tutaj. Dolny czupie z paką, cofnął chyba na mida. No właśnie, mam zamiar zacząć nagrywać jego serię fabularną. GTA San Andreas, Vice City, być może piątkę, którejś z tych na pewno. Dlaczego? I tak w to gram na pewno, czy na pewno, i tak w to gram, a tutaj bym jeszcze rozmawiał w trakcie z kimkolwiek. A tak oglądać, wrzucać na kanał samego CS-a też, wiadome, kiedyś się znudzi ludziom CS. Nic nie trwa wiecznie. O kurczę, o tym nie wiedziałem. No szkoda, że nie można tam wejść. To by mogło być ciekawe. Puff. Gala. Co do serwera. Serwer, forma, spijemy, rozrabiamy, oczywiście żyje. Cały czas żyje, bez przerwy. Ludzie wrócili na serwer, grają. Nie jest to tak, jak to pewna adminka, teraz opiekunka narzekało. O nie, to serwer umiera, co teraz, zróbmy coś, bo to naprawdę szkoda serwera. A tu jakie było tłumaczone, tak było, że to jest taki krąg życia serwera. Że gdy skończą się te wszystkie kursy, egzaminy, to ludzie powrócą na serwer i wow, nie uwierzycie, co się stało. Ludzie powrócili na serwer. Ludzie znowu grają na formapsie. I nie mają chyba zamiaru uciekać. Stali gracze ciągle wracają na serwer. Młodzi gracze przybywają. Oczywiście
Może w większości jest to jakiś non-steam czy coś w tym. Na zielonym macie dwóch. Może jest to dużo na spiut, ale kurczę, to jak polega. Ludzie mają tu przychodzić, mają grać. I tak się właśnie dzieje, a nie jest to nasz... Nie, panu, zróbmy coś, albo nie, nie róbmy. Kierowy to tak jak der, że siedzimy i tylko liczymy, że coś się stanie. Babskie narzekanie. No ale wiadomo, chcę ustroić serwer pod siebie. Coś mi się zdarzy, gówno z tego wyjdzie, no ale cóż. Ważne, aby serwer działał, aby się rozwijał. A tak to właśnie dzieje się na formapsie. Serwer cały czas mógł do przodu. O, ładnie wchodzi. Dala, nie daj. Nie grali chyba. Boże, latam sobie jak tempak po tej mapie i unikam. Ciekawy odcinek się szykuje, może pobiegajmy trochę za panem. Szkoda, że to nie ma czegoś takiego jak w Minecrafcie, że o... teraz o kurde zlatnąć. Niby mam te administracyjne, że mogę kiknąć, się kiknąć, uderzać. Ale to już by było nadużywanie uprawnień administratora. Tego akurat nie robię. Lecimy! Jest 5-3. Aki kurwa na bogaty. Wszystko przez to, że mi się nie chce kurczę grać w to. Kaki szaleje. Jeszcze tego brakowało. Jak jest szaleje, halo? Szaleje. AWP jest przy anarchii. Może kogoś uda się zbanować dzisiaj? Tak, tylko mówię. A może i kurwa, przeskalowali. A, odgali. Tym razem polecimy pewno na B, bo mam taką ochotę. Jest na B, brama B, jest mid. Ładnie posłuchać, jak ludzie dają sobie info. A nie tylko drą się przez mikro, rzucając wulgaryzmy dziwne. Co tu dużo gadać? Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć? Jeszcze 8 minutek muszę coś mówić, żeby nie było cichego odcineczka. Kurczę, jeszcze się blokuje. Ostatnio gram również na nieco innym serwerze. Jest to Oni Das 2. Na midzie są i dolny dół. Jest to Only Dust 2, różne odmiany Dust 2. Nie wiem co on robił. Będzie najprawdopodobniej obecnie przejrzeć demko, bo czas to mało podoba. Oczywiście serwer jest to nie podlegający pod tym rozwiązaniem, od razu mówię. Na pewno nagram to. Już za obrazy poleci kolego Macho. Jak widać ja się nie pierniczę. I poleci kolego. Ja się nie pierniczę, jeżeli zawinisz banuję, nie daję drugich szans. Ja jestem osobą bardzo stawiającą na regulamin. Dla mnie regulamin jest rzeczą ważną, jeżeli nie umiesz go przestrzegać, to znaczy, że no... nie jesteś osobą godną czegokolwiek. Serwer jest miejscem publicznym. Tutaj ludzie grają. Jak widać są tu ludzie także... Kurczę, chciałem powiedzieć niedojrzali. Nie są to tylko osoby dorosłe, tak? Przypadkiem wziąłem AWP znowu. Na serwerze nie grają tylko osoby dorosłe, a również dzieci. Niby im nie wolno, ale jednak grają. Przecież nie zabroniłby dzieciom grać, tak? Nie ma czegoś takiego jak wow, potwierdź wiek, żeby mu wejść na serwer. A ludzie to czasem przeginają, gdyż naprawdę czasem po śmierci to więcej wulgaryzmu, gdzie to jest warte. Uważając się przy tym za tak zwanych, no, pro graczy, if you know what I mean. Wolno się.
Brawo. Boże, co ja robię dzisiaj? No ale tak to jest, jak się wchodzi na serwer grać bez zero chęci, zero podejścia. Polećmy znowu na B. 5 minutes remaining. Leci granat. Może kogoś przeskanujemy. Nie wydzielamy. Może kogoś uda nam się tym razem załatwić. O kurde, o ty. Ty, bo ja całą amunicję zlatuję na kogoś, kogo nawet nie widzę. AWP w górnym trupie i trzech jest chyba w górnym. Jest na dali. Wszystko leci, pochyla się do przodu. Sprawdźmy, co robi gang Tomiego. Pince również stały gracz, dobrze gra za WP i również z AK. Człowiek wielu dropów. Na longu? Oczywiście, że mam ładną kosę na sel. Ja mam same ładne kosy. Sprawdźmy, jakie mam kosy. No, mam good lore. Powinien mu się spodobać. O nie, nie chcę za free. No, widzicie, to jest prawdziwy człowiek. Coś czuję, że żaden skan tutaj nie wejdzie. Teraz. Dobra, nie ma co. A, bo w górnym punkcie wszedł. Środek. Nie, chęć dobry, robi dziś swoje. Apka na podejście, apka na podejście. Na podejście. Jest, będzie to robić. Tutaj co się dzieje? Oczywiście na pewno nagram z następnego, znaczy z kolejnego serwera odcinki. Już bez logo formalną PM rozrabiamy. Jest tam też dosyć, może sieć, do którego przynależy tamten Only Does 2 jest umierająca. Aczkolwiek ludzie grający na serwerze są świetni i na pewno jeżeli uda mi się ściągnąć tam kogoś nowego, no to całkiem fajnie, jeżeli ta sieć ożyje w jakikolwiek sposób. No bo cóż, każda sieć jest jaka jest. Jedna jest lepsza, jedna jest gorsza, tak? Ale aczkolwiek grając tam w serwerze, poznając ludzi, no kurczę, no. Dala, sorry. No kurczę, no grając z tamtymi ludźmi, no to wow. Pierwszy wpad. Drugi wpad. Paka leży przy dolnym trupie, zapraszam do paki, panowie i panie. W dolnym trupie jest, pilnuje paki. No właśnie, wracając do tematu tego Only Does 2. Dosyć ciekawy serwer, mam nadzieję, że podobno odżyje serwer, bo fajny jest. Co jest najdziwniejsze, to jest pierwszy serwer, na którym to zauważyłem. To jest GO mod ze skinami, ze wszystkim, aczkolwiek jak na zwykłych serwerach, obecnie mamy na E spadochron, tam jest coś takiego jak leczenie. Każdy gracz może uleczyć drugiemu graczowi z 100 HP. 100 punktów HP. Co jest dosyć dziwne i ciężko mi się do tego przyzwyczaić. No, bądźmy szczerzy, skacząc z wysokości, na przykład tutaj z gali, gdy chcemy skoczyć tutaj, no to powiedzmy skaczemy szybko tutaj i strzelamy sobie. Zadaje nam to pewne obrażenia. Tutaj już tego nie odzyskamy. Naciskamy sobie spadochron, tak? Dla zwolnienia tempa i ograniczenia obrażeń. Tam natomiast nie mamy tego spadochronu, zadano to obrażenia. Aczkolwiek możemy poprosić kogoś z teammate'u, aby nam uleczył to i jest dosyć naprawdę, no, niesamowite to jest. Jest to serwer, na którym gram, to ma coś takiego. Jak widać po tabeli, gracze przybywają na serwer.
Jest koniec mapy, jeżeli coś dostaniemy, to to otworzymy, jeżeli nie, to kończymy odcinek. No i niestety nic nie wylosowaliśmy, że dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego odcineczka. Pa, pa.